Cześć, witajcie, z tej strony Grid. Dzisiaj chciałbym opowiedzieć wam kilka słów o strażnikach, ponieważ jeden z update'ów, który był wprowadzony do No Man's Sky'a, trochę z tym namieszał i część nowych graczy ma z tym problem. Dla nich strażnik to strażnik i tyle. Strażnik, Sentinel, tutaj zapewne będę używał naprzemiennie tych pojęć, także żebyście wiedzieli, że po prostu dla mnie Sentinel to strażnik. No i co, wypadałoby zacząć od wyjaśnienia sobie, czym w ogóle strażnicy są. Strażnicy zostali stworzeni przez Atlasa. Są to mechaniczne, samoreprodukujące się formy życia, które miały być na początku planetarną policją. Miały bronić planet przed agresorami, przed anomaliami takimi jak my. Niestety coś poszło nie tak. Atlas stracił nad nimi kontrolę i strażnicy stali się samoświadomi. Stali się jakby rojem. Także w tej chwili zarówno my, jak i Atlas mamy z nimi sporo problemów. W ogóle pojawienie się strażników wywołało spore zamieszanie w galaktyce, ponieważ kiedy pojawili się oni pierwszy raz, trafili na Wykenów, którzy natychmiast rozpoczęli z nimi wojnę. I dużo nie brakowało, a tą wojnę by wygrali, pokonaliby strażników. Niestety zdrada geków doprowadziła do tego, że no niestety szala zwycięstwa przechyliła się na stronę Sentineli. Później oczywiście korwaksi splugawili sadzawki rozrodcze geków swoimi nanitami, przez co gekowie stali się mniej agresywni, a bardziej chciwi. Przez to też większość z nich właśnie trudni się handlem i tak dalej. Ale to już zupełnie inna historia. Nasze trzy frakcje występujące w tym wszechświecie dzielą się na Wykenów, którzy wciąż nienawidzą strażników i wciąż starają się z nimi walczyć. Geków, którzy w pewnym sensie im służą. Plus korwaksów, którzy są wyznawcami strażników, uważają ich za swoje bóstwa. No i co? Przejdźmy sobie może do rodzajów strażników, ponieważ tutaj ewidentnie Hard Frames jakoś nie trawi mojej wizyty, mi się tu cały czas naprzykrza. Poza zwykłymi statkami pilotowanymi przez właśnie strażników, czy w sumie przez statki strażnicze, które występują w trakcie walk w kosmosie, czy nad powierzchnią planet, występują też drony strażnicze. Jest ich 5 rodzajów. Mamy zwykłego drona, opancerzonego drona, gdzieś tutaj mi latał, może uda mi się go pokazać, jak nie znajdę, no to wkleję obrazek, jest. Mamy drona naprawczego. Moim skromnym zdaniem, jeżeli już z nimi walczycie, te plus drony przywołujące, te takie stożkowe, wypadałoby w pierwszej kolejności rozwalać, bo one mogą nam najbardziej napsuć krwi. Jest też ciężko opancerzony dron, no ale tak jak mówiłem, zwykły dron, ten opancerzony i ciężko opancerzony, są to po prostu przeciwnicy wyglądający podobnie do tego, tylko zmienia się ich opancerzenie i nie stanowią większego problemu. Problemem są właśnie te naprawcze drony, które potrafią naprawdę szybko reperować swoich sojuszników, ewentualnie właśnie przyzywające, które potrafią przyzywać inne drony do pomocy.
poza samymi dronami naziemnie też występuje quad, coś zbliżone do psa, który ma dość potężny laser, potrafi nam zrobić duże kuku. Występuje hardframe, który jest odpowiednikiem naszego mecha i tak w starciu 1 na 1 wynik tej bitwy mógłby być dość niepewny. Mamy też taki dwójnóg. On trochę przypomina walkery z Gwiezdnych Wojen, te kroczące dwunogie maszyny. Występują one chyba od trzeciej fali do piątej, jeżeli byśmy walczyli ze strażnikami. Ponieważ jeżeli rozpoczniemy jakąś zadymę z nimi, będziemy musieli pokonać 5 fal, żeby tymczasowo strażników na planecie wyłączyć. Nie da się ich wyłączyć całkowicie, pamiętajcie o tym. Teraz, jeżeli pokonamy 5 fal tych zwykłych strażników, dostaniemy namiar na coś takiego, co się nazywa filarem strażników. Jeżeli przy nim zniszczymy te gniazda kontroli filara, ich chyba jest 4 albo 5. Raz, 2, 3, 4. Jeżeli zniszczymy te 4 gniazda, uzyskamy dostęp do terminala, w którym będziemy mieli szansę znaleźć multinarzędzie typu Royal, wyłączyć strażników na całej planecie tymczasowo lub uzyskać jakąś technologię. I w sumie tyle, jeśli chodzi o strażników tych zwykłych, tych podstawowych, którzy w grze są od bardzo, bardzo dawna. Drugim typem strażników są strażnicy zainfekowani przez pustkę. Co prawda gra jeszcze nam dokładnie nie wyjaśnia, o co chodzi z samą pustką, z matką pustki. Myślę, że to się pojawi gdzieś w kolejnych aktualizacjach. W każdym razie wprowadzono właśnie tą grupę strażników. Jak widzicie, one są jakby porośnięte tym kryształem, różnią się troszeczkę od tych zwykłych strażników. Poczekajcie, schowam się przed burzą, żeby mi nie przypaliło tyłka. Zaraz się widzimy, jak tylko burza przejdzie. Więc wracając do tematu. Myślę, że kiedyś dowiemy się, czym jest matka pustki, czym jest sama pustka, no ale... Przepraszam, ale jeszcze nie teraz. Tutaj rodzaje strażników mamy troszeczkę mniej, ponieważ mamy drony. Zauważyłem, że każdy z tych dronów potrafi leczyć. Nie wiem, czy jest to na 100% pewna informacja, ale podczas kilku walk z nimi, kilkunastu albo więcej, zauważyłem, że po prostu mogą się leczyć. Drugim typem są te krabopająki. Ten tutaj ewidentnie ma coś problem ze sobą, widzę. Chyba go zestresowałem, jest jakiś nieśmiały chłopak. Występują w trzech rozmiarach. Małe, średnie i duże. Co jest w nich ciekawe, mają technologię kamuflażu, więc mogą się ukryć. I po pokonaniu 5 fal właśnie tych strażników naziemnych dostaniemy echolokator, który nam wskaże drogę do opuszczonego, harmonijnego obozu. Weźmy sobie go, użyjmy i się tam udajmy.
nim polecimy do tego obozu, chciałbym wam jeszcze tylko jedną rzecz powiedzieć, ponieważ gdzie szukać tych strażników? Weźmy sobie, wylećmy w kosmos. Zainfekowani, czy jak ich nazwać, pustką strażnicy, znajdują się w układach pełnych dysonansu. Jak widzicie, układ musi mieć w opisie po G9P. G9P jest to rodzaj, jaka jest to planeta, jakie planety tam występują. Chyba w którymś filmie o tym mówiłem, ale może zrobię jakiś taki taką przypominajkę. Tutaj się nie będę nad tym rozwodził. Pełen dysonansu. Jak widzicie, sobie wezmę jakikolwiek inny układ. Pierwsze jest to odległość, tak? 16 lat świetlnych od układu, w którym się znajduje. Drugie jest to rodzaj systemu, jaki to jest system, jakie planety można tam spotkać. I później mamy, czy występuje woda. W układach pełnych dysonansu, właśnie zamiast informacji o wodzie, mamy, że ten układ jest pełen dysonansu. Także w tych układach musimy szukać. Nie wiem, czy tak blisko mi się wyświetli. Spróbujemy, ale może być problem. O, mamy to. W opisie planety musi być wykryto dysonans. Wtedy wiemy, że jesteśmy na właściwym miejscu. Dobrze, ale polećmy sobie do naszego obozu. Ponieważ też jest kilka rzeczy, które warto o nim wspomnieć. Kiedy już pokonaliśmy te wszystkie fale, kiedy użyliśmy echolokatora, dostaliśmy namiar na obóz pełen dysonansu i ten obóz odkryliśmy. Możecie zobaczyć, że znajduje się tu multinarzędzie, ale jest harmonijnie zapieczętowane. To znaczy, że nie możemy go zabrać, dopóki nie zdejmiemy blokady. Jak się odwrócimy, zaraz po lewej mamy interfejs. Używamy go. Skanujemy rejestry pamięci. I mamy 4, 10 i 15. Czyli wracamy do głównego. Wprowadzamy znaki obejściowe. 4, 10, 15. Dobra, okazuje się, że moja matma nie jest taka zła. Mam nadzieję, że moja pani od matematyki jest ze mnie dumna. I usuwamy blokadę multinarzędzia. Jeżeli robicie to pierwszy raz, w tym momencie też dostaniecie plecak odrzutowy Aeonów. Właśnie Aeoni czy Aeroni, jest to też inna nazwa strażników czy sentineli, też możecie się z nią spotkać. Po zdjęciu blokady możemy sobie zabrać multinarzędzie strażników. Jeżeli się takowe wam podoba, gdzieś na moich filmach znajdziecie najmocniejsze właśnie tego rodzaju multinarzędzia, więc zapraszam do obejrzenia. No, my tutaj brać nie będziemy, ponieważ posiadam znacznie lepsze. Dodatkowo w tych taczkach z harmonijnym złomem bardzo często można spotkać poza skażonym metalem ulepszenia. O, proszę, moduł rozszerzający do egzokombinezonu. Tak naprawdę dość ciężko jest je zdobyć,
a tutaj wypadają naprawdę w miarę często, więc warto się zainteresować i poszukać. No tutaj akurat szału nie było, tylko jedno, ale czasami się zdarza, że po dwa, po trzy ulepszenia wypadają, nie? I to nie tylko do kombinezonu, także do statków, do magazynów. W sumie sam sobie obóz jest też dość interesującym miejscem. Ktoś kiedyś się zajął tłumaczeniem tych wszystkich, ponieważ podejrzewamy jako społeczność, jako gracze, że jest to język binarny i większość z nich wspomina o powrocie do domu, czy też właśnie o matce pustki, więc myślę, że kolejne rozszerzenia, kolejne uaktualnienia będą szły w tym kierunku. I co jeszcze? Oj, znowu zbliża się burza. A jeszcze warto wspomnieć o strażnikach. Jak już mówiłem, jest to planetarna policja, więc jeżeli będziecie kopać, wydobywać w ich pobliżu, zostaniecie przez nich zaatakowani. Występują też planety, musicie zwrócić to, na to uwagę w opisie planety, jak będziecie na nią lecieć, na której strażnicy będą atakować was natychmiast, bez żadnego ostrzeżenia. Jak tylko was zobaczą, to się zaczną wam do tyłka dobierać. I co, to są właśnie dwa rodzaje strażników, którzy teraz występują w No Man's Sky'u. Jeszcze jedna rzecz, widzicie? Nie powiedziałbym wam o dość istotnej sprawie. Jak sobie wejdziemy ponownie do harmonijnego interfejsu, możemy wymienić okruchy pustki. Mamy tutaj różne rodzaje personalizacji naszej osoby, ewentualnie różnego rodzaju wygląd kosturów. Także zestawy naprawcze, bardzo fajna sprawa i odbudowany moduł egzokombinezonu. Chyba go mam, ale nie jestem pewien. Na wszelki wypadek sobie kupię. Zaraz zobaczymy. Jest to ulepszenie, które możemy założyć pomimo posiadanych, czyli jakby takie dodatkowe. Weźmy sobie, zerknijmy, czy posiadam takowe. Tak, jest. Także jak widzicie, teoretycznie powinienem móc mieć tylko trzy ulepszenia. To są moduły z tych zwykłych strażników. To jest moduł właśnie z komputerów zainfekowanych strażników. Myślę, że no, statystyki tych modułów są na tyle dobre, że warto się tym zainteresować, nie? No i ostatnia rzecz, jeśli chodzi o harmonijny interfejs, harmonijny interes chciałem powiedzieć. Patrzcie, nawet możemy tutaj złożyć kostur, nie wiedziałem o tym. Niespodziewajka. Dobra, ale nie chcemy składać kostura. Generalnie kostury osobiście polecam składać w obozach autofagów. Jest to praktyczniejsze, a ja i też więcej łatwiej trafić tam na eskę. Możemy wykryć skoki dysonansu. Nie wiem, czy na tej planecie mi znajdzie, ale spróbujmy. No pięknie, mamy wykryty skok dysonansu. Weźmy sobie tam, śmignijmy.
Wiecie co, tak podpatruję, bo... Poczekajcie, się cofnę, bo coś mnie tu zaskoczyło. Po odblokowaniu pojawiają się autofagowie. Zwała. Powiem wam szczerze, że sam o tym nie wiedziałem. Jest to dla mnie nowość. Nie miałem multinarzędzia, więc nie potrzebowałem nigdy odblokowywać tego obozu. No widzicie. Nawet taki stary piernik jak ja jest w stanie trafić na coś nowego w No Man's Sky'u. Ostatnia opcja, którą wybraliśmy, czyli wykrycie skoków dysonansu, daje nam namiar na jeden z myśliwców autofagów. O, cholerka, w miarę ciekawy nawet. A niestety mam tyle tych statków, że kolejnego nie potrzebuję do kolekcji. Nadzieja. A proszę, od razu klasa B. Także tyle jeśli chodzi o strażników. Musicie pamiętać o tym, że są ich dwa rodzaje i teraz pierwsi, ci zwykli strażnicy zaprowadzą was do filara strażników, dzięki któremu możecie zdobyć Royal Multitoola, ewentualnie wyłączyć strażników na planecie tymczasowo. Drugi rodzaj strażników, strażnicy zainfekowani i zakażeni tym kryształem, dają wam po pokonaniu 5 fal oczywiście i uzyskaniu od nich echolokatora, dają wam możliwość odnalezienia harmonijnego obozu, a w tym możecie znaleźć multinarzędzie strażnicze, ewentualnie właśnie namiary na jeden ze statków strażników. No i to tyle. Mam nadzieję, że wyjaśniłem tutaj nieścisłości, jeśli chodzi o Sentineli. Życzę wam miłego dnia, miłego wieczora, miłej nocy. Trzymajcie się, do zobaczenia, na razie.